Jesteśmy w Kopcu, na ruinach średniowiecznego zamku, który powstał albo w XI, albo w XIII wieku. Był to zamek, który miał ponad 13-metrową fosę o głębokości 13 metrów. Teraz już niestety niewiele tutaj zostało, ale widać pozostałości chociażby po fundamentach tego zamku lub fosie. Wciąż widać jakieś resztki kamieni, z których był zamek wybudowany. Wiąże się z nim też legenda, według której święty Stanisław, biskup krakowski, odwiedził właściciela tego zamku. Najprawdopodobniej było to w XI wieku i niestety nie wytrzymał przyjęcia, które było wydane. W nocy musiał uciekać, nocował nieopodal na łące. Znaleźli go miejscowi, a właściciel zamku, gdy następnego dnia wytrzeźwiał, przeprosił biskupa. I tak historia się skończyła.